Marita Ryznar, witam w programie Gość Dnia. Dzisiejszy odcinek w całkiem innej, nietypowej odsłonie. Mianowicie znajdujemy się nad jeziorem Paprocany w Tychach, gdzie za chwilę dołączy do nas generał Roman Polko, który opowie m.in. o Wojsku Polskim. Zacznijmy od tego, jak polskie wojsko zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Rzeczywiście mam dosyć krytyczne spojrzenie na to, jak ta armia dzisiaj wygląda, bo wydaje mi się, że mogłaby wyglądać lepiej, ale gdy czasem popatrzę z dystansu na początek właściwie naszej transformacji i teraz, no to jest to rewolucja. To patrząc właściwie dekada po dekadzie, zupełnie inni żołnierze, a to co najistotniejsze, przede wszystkim świadomość misji. To nie jest już armia malowana, blisko milionowa w czasie PRL-u, gdzie żołnierze to byli tacy niewolnicy, właściwie feudalni, bo z przymusu, tylko armia wiedząca, że szkoli się po to, żeby rzeczywiście walczyć, mająca świadomość, że musi doskonalić swoje umiejętności, no i oczywiście zupełnie inna generacja, jeżeli chodzi o technologię. No właśnie, czy ta technologia, dzięki tej technologii możemy gdzieś tam konkurować z naszymi sąsiadami, czy mamy gdzieś tak już dobry system? Technologia tak naprawdę dawała nam przewagę na misjach. Czy w Iraku, czy w Afganistanie, czy w Kosowie. Właściwie wszystkie akcje realizowaliśmy nocą, wykorzystując przewagę właśnie technologii, termowizji, tego, że jesteśmy w stanie skutecznie się komunikować, łączyć. Natomiast oczywiście chcemy patrzeć na najlepszych, na Stany Zjednoczone. I pamiętam taką rozmowę ze świętej pamięci Janem Nowakiem Jeziorańskim, kiedy zapytał mnie, jaką technologię mamy w gromie, to powiedziałem mu, że w Iraku mieliśmy lepszy sprzęt niż Amerykanie. Zadał mi pytanie, mówi, a jakie to był produkcji sprzętu? Ja mówię, no, amerykańskiej. A mówi, to jakim cudem? Ja mówię, no bo myśmy kupili ten cutting edge, to co dopiero wchodziło. Żadnego państwa nie stać, żeby na bieżąco wymieniać poszczególne rzeczy, ale chodziło mi tylko o sprzęt do sił specjalnych, indywidualnych. A dużo droższe są zakupy już takich potężnych rzeczy, jak samolot, czołg, no to rzeczywiście już jest potężny wydatek i tutaj dopiero nasza armia stoi przed wyzwaniami. A jak pan ocenia sytuację właśnie naszej współpracy z Amerykanami? Ta współpraca jest rewelacyjna. Ja naprawdę jestem wdzięczny amerykańskim podatnikom, że płacili za moje wyszkolenie, wykształcenie, bo kończyłem kursy Airborne Ranger, Pathfinder, czy zarządzania zasobami obronnymi w Monterey. I to wszystko na koszt amerykańskiego podatnika. Warto o tym pamiętać. Amerykanie nas bardzo wspierali w procesie transformacji armii na potrzeby NATO. I to współdziałanie też świetnie było realizowane, czy podczas misji w Kosowie, czy gdzie był późniejszy szef NATO moim dowódcą, generał Kradok, czy generał Ricardo Sanchez w Iraku. Ta współpraca była rewelacyjna do tego stopnia, że ja się nie zastanawiałem, jaki sprzęt mam do użytku. Jeżeli coś było na stanie amerykańskiej armii, to ja to traktowałem jak własne i po prostu wykorzystywałem. Właśnie był pan dowódcą Gromu. Czy to ciężkie wyzwanie i bardzo odpowiedzialne? No, dowództwo zawsze jest takim trudnym wyzwaniem, bo szczerze mówiąc, to lepiej być takim żołnierzem w polu, który realizuje zadania i bierze za nie odpowiedzialność i właściwie podczas ognia, w ogniu walki nie ma czasu myśleć, nie ma czasu się bać, no bo musi reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Dla mnie największym problemem w Gromie to była misja w Iraku, pierwsza misja, no, gdzie musiałem podjąć decyzję, czy iść, czy nie. Wytyczne z kraju miałem takie, skalkulować ryzyko, jak będzie bezpieczny, to wziąć udział w wojnie. Tylko ja jeszcze nie znam, nie widziałem wojny, o której można mówić, że jest bezpieczna. A kto może dołączyć takiego Gromu? Czy to są konkretne wyszkolenia, czy to konkretne osoby, czy każdy może spróbować swoich sił? Najczęstszy błąd, jaki popełniają młodzi ludzie, to, że uczą się, nie wiem, musztry skaczą na spadochronie, uczą się strzelać i mówią, że będą dobrymi żołnierzami Gromu. Ja mówię, Grom potrzebuje wielu specjalistów, informatyków, językoznawców, programistów, naprawdę wiele specjalności, no bo ktoś musi wypracować, chociażby czy rozpoznać teren, schematy, warianty działania, po to, żeby zabezpieczyć logistykę,
uwagę, żeby ten szturmowiec mógł uderzyć i lepiej tego uczymy w gromie. To, co jest najważniejsze, to przede wszystkim wytrwałość, no i jednak ciężka praca, nie szukanie dróg na skróty, bo w gromie nie ma dróg na skróty. Natomiast zapytamy o obecną sytuację, czy polityka teraz ułatwia tak naprawdę funkcjonowanie takim wojskom, tym ogólnie bezpieczeństwo, czy dają im to możliwość, że jest większe? Czy po prostu gdzieś tam utrudnia to wszystko, te szkolenia i możliwości, które mamy? Szczerze mówiąc, jedyny moment, kiedy politycy mi pomogli, to wtedy, kiedy obejmowałem dowodzenie gromem, a zawistny sztab generalny chciał jednostkę zlikwidować, co nawet ogłaszał w branżowej prasie wojskowej, że taka jednostka antyterrorystyczna Armii Polskiej jest niepotrzebna. I wtedy rzeczywiście pominąłem wszystkie szczeble dowodzenia, ponieważ podlegałem bezpośrednio pod ministra obrony narodowej i wbrew generałom, którzy mówili, że masz siedzieć cicho, nic nie mówić i wykonywać nasze polecenia. Udało mi się przekonać ministra Komorowskiego, później prezydenta, do tego, żeby jednak GROM został w takiej formie, jak jest. Potem budowaliśmy własne zdolności, wykonaliśmy misję w Iraku, w Afganistanie i już później nikt nie chciał nas rozwiązać. Ale w pozostałych sytuacjach politycy, szczerze mówiąc, bardziej szkodzą niż pomagają. Czyli egzystencjalnie to, że GROM jest i że mamy dowództwo wojsk specjalnych, jest to zasługa polityków. To, że GROM został minister Komorowski, to, że powstało dowództwo wojsk specjalnych świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, bo to była jego inicjatywa i minister Sikorski, który to dowództwo tworzył. Natomiast w pozostałych przypadkach politycy najczęściej lubią się fotografować na tle żołnierzy, a czasem próbują ingerować w politykę kadrową, co jest karygodne i niedopuszczalne, bo wówczas mamy niestety zdarzają się nominacje ludzi niekompetentnych na wysokie stanowiska. No, czyli nie jest łatwo w obecnych czasach tak naprawdę. No nie jest łatwo. Ja kiedyś powiedziałem, że od dwugwiazdkowego generała zaczyna się polityka. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to tym generałem nigdy nie powinien zostać, bo zamiast wymuszać na politykach odpowiednie finansowanie czy sposób funkcjonowania jednostek, to będzie im tylko potakiwał, stukał obcasami i będzie zgadzał się na rozwiązania, które często są złe. Takie jak na przykład takim złym rozwiązaniem było chociażby wprowadzona reforma systemu dowodzenia, która na kilka lat właściwie zdegradowała dowództwo wojsk specjalnych. A czy my jesteśmy gotowi jako Polska na konflikt, jakikolwiek konflikt, nawet taki mały, z Rosją? No przede wszystkim jesteśmy zaprawieni w boju. Ogromny szacunek dla współczesnych żołnierzy za te misje, które realizują, za to, że rzeczywiście sprawdzają się w boju, że nie są armią malowaną. Natomiast przy starciu jednak z taką potęgą jak Rosja, no trzeba mieć sojusznicze wsparcie. Przykład Ukrainy, przykład Gruzji pokazuje, że nie można być w takich sytuacjach samemu. My to wsparcie mamy. Potrafimy zabiegać o sojuszników, mamy dowództwo 5. Korpusu w Polsce, mamy w tej chwili chociażby manewry Defender, które prowadzone są od Skandynawii aż po Rumunię, gdzie desantowała się moja też dawna jednostka, 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. I w tym kontekście, myśląc o obronie kolektywnej, uważam, że jesteśmy gotowi do obrony własnej ojczyzny. Gdyby nie to, to Putin pewnie już dawno realizowałby różnego rodzaju prowokacje na polsko-rosyjskiej granicy. Mam na myśli nie tylko tam nasze obszary północne, ale także z Białorusią. No to może na koniec, nawiązując do tego, co pan wspomniał, jest pan współautorem książki Bezpiecznie już było. Czy to oznacza, że coś nam grozi? Czy jesteśmy bezpieczni, albo w ogóle, czy zapada już taki spokój? Znaczy, ta książka Bezpiecznie już było, napisana wspólnie z moją żoną Pauliną, ona była krytykowana przez moich kolegów wojskowych. Bo tam niektórzy uważali, że za mało nacisku jest na takie militarne aspekty bezpieczeństwa, bo niektórzy by ciągle te dywizje przerzucali i pisali scenariusze, jak to w 3 dni dywizje rosyjskie wkroczą do Warszawy. A my tam piszemy, że trzeba się bardziej bać komara, bardziej się trzeba bać wirusa, bardziej się trzeba bać zmian klimatycznych, bardziej się trzeba bać cyberwojny. Otóż nie można żyć minioną epoką. I ta książka jest takim pójściem do przodu, pokazujemy, jakie są te współczesne zagrożenia i jak armia musi się zmieniać. To jest niesamowicie trudne, bo nawet jednostka GROM, ta 5-uderzeniowa, oni muszą nauczyć się przytulać ludzi, krótko mówiąc, być miłym i życzliwym, bo dzisiaj prowadząc wojnę, to nie jest tak, że zabijasz wrogów i jest wszystko w porządku, bo wtedy się odnosi porażkę, tak jak odnieśliśmy porażkę w Afganistanie, ale jednocześnie się wprowadza fundusze pomocowe. Krótko mówiąc, you touch it, you get it. Dotknąłeś tego, wszedłeś, robisz porządek, to zrób go do końca. Wygraj wojnę, ale później zrób te siedzenia, żeby
miejscowa ludność nie musiała siedzieć na bagnetach. No, to jeszcze jedno. Mówił pan, że te bronie, te technologie militarne teraz są znacznie lepsze i były amerykańskie, po prostu wygrały. To ja zapytam, jaka pana broń była najlepsza, z która tak naprawdę zaprzyjaźniła się z panem, że tak to ujmę? Mógłbym o wielu różnego rodzaju broniach opowiadać, ale rzeczywiście na odejście z gromu otrzymałem od moich żołnierzy pistolet, taki Mercedes Zigzauer. Rewelacyjna broń. I otóż była związana z nim taka historia, że wywiad ze mną prowadził redaktor z Playboya i zapytał się, jaka broń najbardziej mi pasuje. Ja mówię, nie wiem jaka, bo nie przywiązuję wagi. Z każdej się uczę strzelać, ale jakoś tak jest na strzelnicy, że jak sięgam po pistolet, to zawsze mi Zigzauer wchodzi w rękę. I właściciel tej firmy z polskiej strony jechał akurat na konferencję do Niemiec. Wykupił cały nakład tego Playboya, rozdał wszystkim uczestnikom i powiedział, popatrzcie naszą broń chwalą. Moi żołnierze z kolei to przeczytali, Polko lubi Zigzauera, i zadzwonili do niego i w ekspresowym tempie rzeczywiście pozyskałem tą broń, która rzeczywiście jest rewelacyjna, aczkolwiek trzeba chwalić też nasze polskie produkty. Super, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Thank you.